Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób: gdzie chcesz, jak chcesz, zupełnie za darmo. Komar Pospolity, znany również jako komar brzęczący to owad należący do rzędu muchówek i rodziny komarowatych. Jest to jeden z najlepiej poznanych gatunków owadów, szeroko rozpowszechniony na całym świecie. Charakteryzuje się brązowym, wydłużonym ciałem, delikatną budową, długimi i cienkimi odnóżami oraz wydłużonymi, przeźroczystymi skrzydłami. Głowa komara jest okrągła z dużymi, złożonymi oczami, a czułki, szczególnie u samców, są długie i pierzaste. Odulok ma charakterystyczne białe plamki. Aparat gębowy tych owadów jest przystosowany do kłucia i sania. Komary są szczególnie aktywne o zmierzchu i w nocy, a ich obecność jest zauważalna, a przede wszystkim słyszalna, niemal wszędzie. Od miast po bagienne od ludzia. Komar pospolity osiąga długość od 4 do 6 mm, a jego waga to około 2,5 mg. Średnia długość życia tego owada wynosi zaledwie 21 dni. Charakterystyczne dla komara pospolitego są jego brązowe ciało, długie i cienkie odnóża oraz wydłużone, przeźroczyste skrzydła. Głowa komara jest zaopatrzona w duże, złożone oczy i długie, pierzaste czułki, które są szczególnie rozwinięte u samców. Odwłok zdobią charakterystyczne białe plamki, co dodatkowo wyróżnia go wśród innych owadów. Aparat gębowy tych komarów jest specjalnie przystosowany do kłucia i ssania krwi. Dieta komara pospolitego różni się w zależności od płci. Samice odżywiają się krwią kręgowców, głównie ssaków i ptaków, co jest niezbędne do produkcji jaj. Samce zaś nie pobierają krwi, a żywią się nektarem kwiatów, pyłkiem i innymi substancjami słodkimi. Komary są kluczowym elementem łańcucha pokarmowego. Stanowiąc źródło pożywienia dla wielu gatunków, w tym ptaków, nietoperzy, a także niektórych gatunków ryb i innych owadów, które polują na nie zarówno w fazie larwalnej, jak i dorosłej. Komar pospolity jest gatunkiem bardzo szeroko rozpowszechnionym na całym świecie, występującym na wszystkich kontynentach. Szczególnie liczny i pospolity w Polsce, zarówno na wsiach, jak i w miastach. Preferuje on różnorodne środowiska zwłaszcza obszary podmokłe, stawy oraz inne zbiorniki wodne, szczególnie zbiorniki wody stojącej, trini podmokłe. W lecie komary występują praktycznie wszędzie, gdzie znajduje się choćby niewielka ilość stojącej wody, która jest niezbędna dla rozwoju ich larw. Komar pospolity należy do domeny eukariontów, królestwa zwierząt, typu stawonogów, gromady owadów, rzędu muchówek, rodziny komarowatych. Jako przedstawiciel rzędu muchówek, dzieli cechy charakterystyczne dla tej grupy, takie jak ciało podzielone na trzy główne segmenty: głowę, tułów i odwłok, oraz parę skrzydeł i specjalistyczny aparat gębowy przystosowany do kłucia i sania.